mam do Ciebie pierwsze pytanie. Czym dla Ciebie, według Ciebie, jest kobiecość? Wiesz, przychodząc do Ciebie wcześniej, przez kilka dni, tak zastanawiałam się, co powiedzieć. I powiem Ci, że nie wiem, czym jest kobiecość. Tak naprawdę. Kobiecość to jest to, co odziedziczyłyśmy po pranaszych przodkiniach z narzuconymi obecnie normami. Bo na przestrzeni wieków kobiecość ewoluowała i była różna rola kobiety, ale zawsze pozostaje to podstawowe, to co nasze prababki robiły w jaskiniach, czyli dbały o rodzinę, dbały o dzieci. To, co daje nam natura, czyli mózg wraz z fizjologiczno-chemicznymi reakcjami, a szczególnie tu myślę o hormonach, to wszystko razem kształtuje kobietę taka, jaka jest. Niewątpliwie kobiecość od męskości różni się tym, że my możemy rodzić dzieci. I to jest niewątpliwa różnica. Pozostałe są czynniki, które nas odróżniają. To jest mężczyźni, są bardziej agresywni. To jest wpływ testosteronu i hormonów. Bardziej gotowi do takich działań agresywnych, ostrych. My kobiety, do tego nas natura stworzyła, tworzymy jednak to ognisko domowe. Tylko jest jedyna kwestia taka, jak się w tym wszystkim potrafimy odnaleźć. Czy to akceptujemy, czy nie. Gdzie jest granica według Ciebie właśnie między kobiecością a męskością? Bycie kobietą, taką normalną kobietą, to jest życie w zgodzie z samą sobą. Akceptacją wszystkich swoich wad i zalet. Ale to też dotyczy mężczyzn, bo bycie mężczyzną to też będzie życie w zgodzie z samym sobą, z akceptacją wad i zalet. Tylko myślę właśnie, że niestety, może, że różnice, różnice powoduje mózg i te wszystkie zachodzące reakcje. To przez hormony mamy zakrąglone biodra, mamy piersi, przez hormony możemy karmić dziecko, przez hormony możemy być mocno emocjonalne. Tylko myślę, że bycie szczęśliwą kobietą to jest właśnie akceptacja tego, że tak, że pozwalam sobie na wybuchy agresji, jest to piękne, pozwalam sobie na różnego rodzaju zapominania, pozwalam sobie na stany euforyczne. I to lubię. Akceptuję w sobie. Tak. A kiedy Ty poczułaś się kobietą? Kiedy dotarło do Ciebie, że jestem kobietą? Powiem Ci, z tym jest pewien problem, bo dziewczynki są wychowywane w dużej mierze jako osoby podporządkowane, mające właśnie być miłe, uśmiechnięte, odzywać się wtedy, kiedy je poproszą. Czy usłużył mężczyźnie. Ja miałam trochę inny dom, nie było takiego schematu. Natomiast miałam jeden problem, że ja bardzo szybko zaczęłam dojrzewać i jeszcze nie będąc umysłowo przygotowaną do roli kobiety, już fizycznie tak wyglądałam. I zainteresowanie płci przeciwnej miało dla mnie bardzo i zły skutek spowodował, że samą kobietę się schowała na bardzo długo. Także później, jak nawet założyłam rodzinę, to weszłam mocno w schematy narzucone przez społeczeństwo. Czyli dom, dziecko i mąż. Ba, ja nawet przez pewien okres życia działałam w biznesie, w takim biznesie mocno męskim. Chciałam być mężczyzną wtedy. No, uważałam, że bycie kobietą to jest coś mocno negatywne, bo niestety świat męski jest taki, że nie za bardzo dopuszcza kobiety do swojego grona. Kobieta musi pokonać o wiele więcej przeszkód, żeby dojść do takiego poziomu, jaki ma mężczyzna. I wtedy oceniałam, że moja kobiecość jest minusem. Po 40 dopiero dojrzałam. I zobaczyłam, jak jest pięknym bycie kobietą. Dlaczego jest pięknym być kobietą? Bo wtedy, kiedy udawałam, że nią nie jestem,
nie dopuszczałam do siebie wiele uczuć, które we mnie były. No bo mężczyźnie nie wypada właśnie takim emocjonalnym pokazywać wybuchy radości, nie, spontanicznym. Kobieta ma większe na to przyzwolenie. Gdy zobaczyłam, że to daje mi dużą radość i wolność, zaakceptowałam swoją kobiecość. Dałaś sobie przyzwolenie na tą taką energię wewnętrzną, tak, która gdzieś tam z ciebie emanowała. Tak, dałam sobie przyzwolenie. Nie czułam się gorsza w relacjach biznesowych mężczyzna-kobieta i zbudowałam sobie przestrzeń, w której swoją kobiecość, z którą jest mi dobrze, po prostu jest mi dobrze. A właśnie chciałabym pociągnąć ten temat relacji damsko-męskich. Kobiecość, aseksualność, jakbyś to rozwinęła w Twoim rozumieniu, jak Ty to czujesz właśnie? My kobiety jesteśmy stworzone, może głupie to zabrzmi, do tego, żeby rodzić dzieci. To jest aspekt seksualny, dlatego wabimy mężczyzn. I nie ma co ukrywać, że atrakcyjność jest mierzona poziomem zainteresowania płci przez płeć przeciwną. Atrakcyjność jest mierzona poprzez przyciąganie tej płci przeciwnej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. My możemy mówić tak, ja jestem bardzo kobieca i nie zwracam uwagi, czy mężczyźni na mnie, czy jestem atrakcyjna. To jest nieprawda. No to byłoby pewne zachowanie. No tak jesteśmy stworzone. I tak są mężczyźni stworzeni. Czyli im większe jest zainteresowanie mężczyzn, to my bardziej wabimy i czujemy się bardziej seksualni. Tak, to jest też ciekawe, że jest wiele pięknych kobiet, które widzą w sobie minusy. I niestety te minusy je stłamszają. Ona nie jest w stanie cieszyć się tą swoją urodą, intelektem, i przez to sama sobie stawia barierę, że jest ładna, wcale nie musi być atrakcyjna, nie musi być postrzegana przez płeć przeciwną jako atrakcyjna. A wtedy, kiedy Ty miałaś ten okres, kiedy chciałaś być mężczyzną, kiedy zawodowo właśnie pełniłaś role takie męskie, można tak nazwać, to czy wtedy też chowałaś tą swoją kobiecość? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, wiesz, chodziłam w golfach, żeby, broń Boże, nie pokazać mężczyźnie kawałek biustu. Teraz robię zupełnie przeciwnie. Dlaczego ja, która lubię nosić bluzki z dekoltem, mam tylko dlatego, że on się będzie czuł zakłopotany, ubrać sobie golf? To jest jego problem. I zauważ, to jest też pewne normy, które zostały nam rzucone. My mówimy kobiety zaknefione w krajach arabskich, ale u nas w biznesie mówią tak, też ubieraj tutaj, tak, po golf. Broń Boże, nie pokaż kolana, no bo to w biznesie nie przystoi. Uważam, że nie. Biznes robi się kobiecy. Jeżeli się robi kobiecy, to musi dopuścić atrybuty kobiecości. Jeżeli kobieta zna swoją wartość, nie jest mocno osadzona, to potrafi mężczyźni postawić granice. To szybko mężczyzna wyłapuje. Granica jest, proszę bardzo, kobieta jest atrakcyjna, mocno kobieca, ale ona stawia granice. Tak, musi być świadoma samej siebie, prawda? Świadoma swojej wartości, świadoma tego, że nie podda się manipulacji męskiej. No i świadoma umiejętności prowadzenia gry. Bo zawsze jest gra między mężczyzną a kobietą. No bo jest kwestia, jak ją się poprowadzi, jak się z partnerem. A czy sądzisz, że te atrybuty zewnętrzne, czyli na przykład wielkość biustu, ten wygląd zewnętrzny, to właśnie jakie mamy te atrybuty, czy to może wpływać na poczucie kobiecości więcej lub mniej? Wiem, to wszystko jest właśnie mózg. To jest to, co my, jakie obrazy sobie o samej sobie kreujemy w mózgu. I de facto wtedy Twoje ciało to mówi. Czy uważasz, że jesteś piękna, czy uważasz, że jesteś ładna, czy uważasz, że po prostu jesteś do niczego. Tak jak mówię, ja znam wiele pięknych kobiet, które mają bardzo zaniżoną samoocenę. Widać w ich postawie, w ich mowie ciała. Właśnie, że to ciekawe jest, że właśnie kobiety po 40, po 50
odrzucają już pewne te sfery, które media, social media pajają, no, pewne normy społeczne, i wtedy naprawdę, czy masz maleńki biuścik, czy dużą pupę, olbrzymi brzuch i nos, czy kowaty, to jest nieważne. Znaczy, no jest ważne, no bez przesady, ale nie stanowi to clue, wokół którego kręci się cała twoja osobowość i relacje z ludźmi. Dlaczego przyszłam do ciebie? Bo mi zajęło w sumie 20 kilka lat do akceptacji swojej nadwagi, swojej przerwy w zębach, pewnej właśnie takich psychicznych stanów euforycznych. I musiałam przejść i trochę pocierpieć, natomiast chciałabym, aby młode nasze piękne kobiety szybciutko ten dystans, który ja pokonałam, zmniejszyły, zminimalizowały, żeby poczuły swoją wartość, jakie są piękne i jakie inteligentne i wartościowe. A dlaczego ci tak na tym zależy? Bo po co mają cierpieć? Wiesz, to jest cierpienie, gdy patrzysz, wchodzi kobieta na wagę, mówi: o kurczę, 3 kg przytyłam. I cały świat się kręci wokół tych 3 kg. To jest cierpienie. Jest cierpieniem to, że nie potrafię powiedzieć swojemu mężczyźnie: ja też jestem ważna i potrzebuję to i to. Nie potrafię swoim dzieciom powiedzieć: tak, jestem matką, ale ja też potrzebuję tego i tego. Chciałabym, żeby kobiety bacznie przyglądały się sobie i były po trochę egoistkami. Bo gdy są egoistkami, to słowo źle brzmi, ale jest taka prawda. Gdy jestem egoistką, dbam o swoje potrzeby i mam je zaspokojone, to wtedy o wiele bardziej mogę zaspokajać potrzeby innych ludzi, swoich najbliższych. Jeżeli ja kocham siebie, to ja wiem, co to znaczy miłość. Ja tą miłość mogę przekazać swoim najbliższym. I kobiecie jest wtedy o wiele prościej i prościej jest otoczenie. Jestem pewna, że nasze przyszłe wnuczki, prawnuczki będą z pewną nostalgią patrzyły na czasy obecnych kobiet, bo będą o wiele bardziej wyzwolone. Super. Dziękuję. Dziękuję.